Kraków. Dwóch żołnierzy z zarzutami korupcyjnymi. Kraków. Dwóch żołnierzy 6. Batalionu dowodzenia z zarzutami korupcji. Dwaj żołnierze 6. Batalionu dowodzenia w Krakowie usłyszeli zarzuty korupcji przy powoływaniu do zawodowej służby wojskowej. Dowódcę podpułkownik Marcin M. aresztowano tymczasowo na 3 miesiące. Jak poinformował we wtorek dział prasowy prokuratury krajowej, zatrzymań dokonała pod koniec marca żandarmeria wojskowa na polecenie Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Dowódca z zarzutami korupcji dowódcy 6. Batalionu dowodzenia w Krakowie podpułkownik Marcinowi M. postawiono zarzuty przyjęcia obietnicy korzyści majątkowej w kwotach po 10 tysięcy złotych i 6 tysięcy złotych w zamian za powołanie dwóch osób do zawodowej służby wojskowej w tej jednostce. Ponadto wojskowemu zarzucono, że od listopada 2019 rok do lutego 2020 rok kilkudziesięciokrotnie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej samowolnie użył pojazdów służbowych do celów prywatnych. Dwa zarzuty płatnej protekcji dla PLUT. Jacka T. Według komunikatu PK drugi z zatrzymanych PLUT. Jacek T. usłyszał dwa zarzuty płatnej protekcji, poprzez podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu sprawy, powołania do zawodowej służby wojskowej w 6. Batalionie dowodzenia w Krakowie w zamian za przyjęcie korzyści majątkowej w kwotach po 10 tysięcy złotych i 6 tysięcy złotych dla dowódcy podpułkownik Marcina M. Jackowite. Zarzucono również posiadanie marihuany. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec dowódcy batalionu środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec Jacka T. prokurator zastosował dozór policji, poręczenie majątkowe w wysokości 15 tysięcy złotych oraz zakaz kontaktowania się z ustalonymi osobami. Dowódcy batalionu grozi kara do 10 lat więzienia, zaś jego podwładnemu do 8 lat więzienia. Według prowadzących dochodzenie sprawa ma charakter rozwojowy.